Zapraszamy na tradycyjny przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń minionego tygodnia. Wrocławscy żużlowcy musieli długo czekać, ale w końcu się udało. Pogoda dopisała i w Wielki Piątek wyjechali na tor Stadionu Olimpijskiego. Pierwsze zajęcia trwały ponad 3 godziny, a najdłużej kółka na wrocławskim torze kręcili Max Frick i Ty Uffinder. W sobotę odbył się kolejny trening, a ten tydzień będzie bardzo intensywny, bo wielkimi krokami zbliża się szlagierowy mecz pierwszej kolejki, w którym Betard Sparta Wrocław podejmie Unię Leszno. Wrocławianie nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż wygrana nad mistrzem Polski, a wszystko wskazuje na to, że spotkanie to obejrzy komplet publiczności. Sprzedaż biletów rozpoczęła się we wtorek, a wejściówki schodzą jak ciepłe bułeczki. Trudno się temu dziwić, wszak ostatni mecz na Stadionie Olimpijskim odbył się ponad pół roku temu. Początek hitu pierwszej części sezonu w sobotę, 7 kwietnia o godzinie 14:45. Wspólnie we współpracy z wrocławskim klubem przygotowaliśmy konkurs dla kibiców, w którym do wygrania będą dwie podwójne wyjściówki na to spotkanie. Szczegółów szukajcie w środę na łamach tuwrocław.com. Piłkarze Śląska Wrocław mają za sobą kolejny żenująco słaby występ. Powoli staje się to już tradycją, że wrocławianie przegrywają w delegacji, a tym razem ulegli 2-3 Pogoni w Szczecinie. Gole dla Śląska strzelili Piotr Celeban i Marcin Robak. Wynik nieco zamazuje obraz meczu, bo przewaga portowców nie podlegała absolutnie żadnej dyskusji i gdyby zachowali oni nieco więcej skuteczności, mogliby strzelić co najmniej drugie tyle bramek. Dwie bramki na wyjeździe zdobyliśmy. Myślę, że to mogło wystarczyć, żeby zdobyć tutaj punkt. No niestety trzy bramki stały fragmenty gry. Cały tydzień trenowaliśmy to. Także tu mnie to trochę martwi. No nic, pracujemy dalej. Kolejny tydzień, kolejny mecz u siebie. Na pewno martwi dużo kontuzji, no ale walczymy. W rundzie zasadniczej piłkarze WKS-u nie wygrali żadnego z 15 meczów na obcym terenie. Ale najgorsze jest jednak to, że Śląsk ma już tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. A z taką grą jest jednym z głównych kandydatów do spadku. Dodajemy, że wrocławianie nadal pozostają bez ligowego zwycięstwa w tym roku, podobnie jak Standecja, Nowy Sącz i Lechia Gdańsk. Najprawdopodobniej dwie z tych trzech drużyn po sezonie pożegnają się z Ekstraklasą. W zeszłym tygodniu koszykarki Ślązy Wrocław walczyły o pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej, ale po serii niezłych występów przegrały 2 ostatnie mecze z Artego Bydgoszcz i Wisłą Kanpak Kraków i ostatecznie zajęły dopiero 5. miejsce. Taka lokata oznacza pojedynek w ćwierćfinale z trudnym rywalem, jakim jest Energa Toruń. A ponadto mistrzynie Polski straciły przewagę własnego parkietu. Dwa pierwsze mecze odbędą się w Grodzie Kopernika już 3 i 4 kwietnia, a rywalizacja do Wrocławia przeniesie się w najbliższą sobotę. Nieznacznym pocieszeniem może być fakt, że teoretycznie najgroźniejsi rywale CCC Polkowice i Wisła Kraków spadają na siebie w półfinale. W przypadku wygranej wrocławianki w półfinale zagrają natomiast z Artego Bydgoszcz. Koniec rundy zasadniczej to także czas podsumowań. W najlepszej piątce sezonu znalazła się Szarni Zol Norman, która znów była najczęściej asystującą zawodniczką w lidze. Czy będzie miało to przełożenie na rywalizację w Toruniu? Do 3 razy sztuka. Po 2 porażkach 2-3 przed własną publicznością ze Stalą Brzeg i Lechią Dzierżoniów piłkarze Ślęzy Wrocław w końcu odnieśli ligowe zwycięstwo. Podopieczni Grzegorza Kowalskiego w Wielką Sobotę zmierzyli się z Pniówkiem Pawłowice Śląskie i choć nie był to porywający mecz i długo zapowiadało się na bezbramkowy remis, to w końcówce przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Ślęza wygrała 2-0, a gole strzelili Jakub Jakubczyk i Jakub Bogdanowicz. Najprawdopodobniej było to pożegnanie żółto-czerwonych z boiskiem przy ulicy Sztabowej, bo kolejny domowy mecz, zaplanowany na 15 kwietnia, ma odbyć się na naturalnej murawie na stadionie Oławka przy ulicy na Niskich Łąkach. Ślęza obecnie jest 4. w tabeli, a do lidera, którym jest teraz KS Polkowice, traci zaledwie 3 oczka. Na ten dzień żużlowi kibice czekali ponad pół roku. W najbliższą sobotę Betard Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno, a przed tym spotkaniem rozmawiamy z trenerem wrocławskich żużlowców, Rafałem Dobruckim. Panie trenerze, jesteśmy po pierwszym treningu na torze we Wrocławiu, no i nie sposób nie zapytać o wrażenia. Czy ten tor jest faktycznie już dobry, czy jeszcze trzeba coś tam poprawić, czy nie zdradzamy przed Unią Leszno? Nie no, fakt jest taki, że mamy bardzo mało czasu. Jesteśmy pierwszy raz na torze. Generalnie tydzień do ligi, więc jest mało czasu, no ale jakoś dzisiaj udało się wyjechać dzięki temu tylko, że pogoda w końcu dzisiaj była łaskawa i były dobre warunki od 2 dni. Można było tor przygotować na tyle dobrze, żeby można było wyjechać. Na pewno nie jest jeszcze na tyle dobry, żeby jakieś uskuteczniać poważne ściganie.
No i mamy nadzieję, że taka pogoda się utrzyma i będziemy mogli już jakoś solidnie potrenować i przygotować się do nadchodzącej ligi. Zawodnicy, mówił Pan już wcześniej, że wśród zawodników było widać taką straszną niecierpliwość do tego wyjazdu na tor. Takie uczucia, które Pan doskonale zna, prawda? Nie brakuje czasami tego rozbratu, że nie wsiadłby Pan jeszcze na motor i jeszcze troszeczkę sobie pokręcił kółkę? No na pewno, jest końcówka marca, więc gdzieś tam już się ten adrenalina wzmagała i to było widać. Gdzieś szukaliśmy jazdy wcześniej u naszych sparring partnerów, które potrenowaliśmy w Gnieźnie. Możliwość mieliśmy potrenować w Ostrowie, w międzyczasie Bespers. To też można powiedzieć taki solidniejszy trening. No ale jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby wyjechać na torze we Wrocławiu i to dzisiaj się udało w końcu. Ma Pan już gotowy skład na pierwszy mecz. Mamy jeszcze teoretycznie dwie niewiadome. Pozycja drugiego młodzieżowca, no i co z Glebem Czugunowem? Już wiadomo, czy jeszcze Pan czeka na tych treningach, co wyjdzie? No mało, bo dzisiaj to wszystko z teorii można wrzucić, ale mamy mało treningów jeszcze. Trudno powiedzieć, kto w jakiej jest dyspozycji. Niektórzy byli dzisiaj drugi raz na torze, więc no, trudno tutaj jeszcze o jakieś oceny. Potrzeba powiedzmy sobie ze stu kółek, żeby zacząć cokolwiek czuć w motocyklu i zacząć jakieś ściganie, czy jakieś zmiany, czy dopasowywanie i tak dalej, bo wszystko przed tym to jest i tak za szybkie. Mówi się o tym, że Sparta będzie w tym sezonie walczyła o Mistrzostwo Polski. To jest ten główny cel, poprawić wynik sprzed roku. Czy to nie jest zbyt taka duża presja na zespole, na zawodnikach? Profesjonalny sport i w każdym takim jest presja i trzeba sobie z nią radzić i to jakby już powinien być dzień powszedni. Wiadomo, że to jest teoria i tak się mówi, gdzieś tam zawsze z tyłu głowy to ciśnienie jest. Najważniejsze, żeby było odpowiednie, ani nie za słabe, ani nie za duże, więc przygotowujemy się i jeżeli będziemy dobrze przygotowani, to też o tą presję się nie martwię, bo wtedy wszystko jest jakby na luzie i dzieje się jakby swoim tokiem. No ale tak jak mówię, do tego musimy być pewni swojego toru, mieć ten atut i dobrze się na nim czuć. No tego na pewno jeszcze po tym jednym treningu nie ma. Zmiany regulaminowe, mamy ósmego zawodnika w każdym zespole. No, we wrocławskim zespole jest to Max Frick. Bardzo dobre, bardzo istotne ogniwo. Czy ta zmiana w regulaminie to będzie taki dodatkowy atut Sparty? No, myślę, że tak. Max to jest młody, ale już klasowy zawodnik. Bardzo dużo potrafi. Też myślę, że dobrą atmosferę wprowadza. Dobrze się zaaklimatyzował bardzo szybko. Byliśmy razem na obozie. Bardzo szybciutko się wkupił jakby do zespołu i myślę, że tak będzie w takiej atmosferze będziemy pracować do końca tego sezonu. No i mam nadzieję, że z sukcesem, na który wszyscy pracujemy i na który czekamy, zobaczymy, co przyniesie sezon. Cała rozmowa z Rafałem Dobruckim dostępna jest na kanale tuwrocław.com. Link do filmu znajdziecie w opisie filmu. To wszystko w podsumowaniu tygodnia. Szersze informacje sportowe dostępne są na portalu tuwrocław.com. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i zapraszamy za tydzień.